poznał cały przeogromny świat. Do odległych ziem przez odmęty wód wiódł żeglarzy pełen marzeń szlak. Płynęli do nieznanych ziem, wolności wciąż śnili sen przez ocean łez na światach kres. Mocą dzielnych serc szli w obcą dal, niosąc wiarę w pełne szczęścia dni. Magia nowych miejsc tuliła żal, dom rodzinny lśnił za morzem mgły. Szumiała im nadziei pieśń zdobywców, roznosząc wieść, a były sobie Ameryki. Niósł nowy ład. Przed setkami lat, gdy Ameryk lud nowych braci witał u swych wrót, nie przypuszczał nikt, że to chwila ta wielkim nacjom prapoczątek da. I idą tu z najdalszych dróg, niestraszny jest wyzwania trud, wiedzie ich przez świat nadziei szlak. Tu budować chcą ten dom ze snu. Koniec francuskiego snu. Opowiem wam dzisiaj o człowieku, który niemal zawsze był sam, ale był odważny, tak dzieci, był wytrwały, a wręcz nieustępliwy. W obliczu wroga dawał wszystkim przykład. Jego czyny są równe odkryciom wielkich podróżników. Robert Cavalier de La Salle miał 25 lat, gdy pierwszy raz zobaczył Kanadę i był nią zafascynowany. Tutaj przygoda czekała na każdym kroku. Odpowiadając na wezwanie przygody, zrzucił habit jezuity. Robert miał wiele okazji, by sprawdzić powiedzenie, że tego, kto ośmiela się opuścić towarzystwo Jezusowe, będą przez całe życie dopadać nieszczęścia. Nie! Nie idź! Nie idź! Nie! A oto Ville-Marie, która stała się później Montrealem. Sulpicjanie mieli tam duże połacie ziemi, otrzymali też wielkie pola w miejscu o nazwie Lachine. Tak, Sulpicjanie ciężko pracowali. Od czasów Champlaina warunki życia bardzo się zmieniły. Osadnicy nie musieli już czekać, aż statki z Francji dostarczą im jedzenia, by mogli przeżyć. Francuzów było tam raptem kilka tysięcy, natomiast Holendrów było 3 razy więcej, a Anglików aż 20 razy więcej. By bronić interesów handlowych kolonii, Peter Stuyvesant, gubernator Manhattan, dał wojownikom Mohawków 400 sztuk broni. Sprzymierzeńcy pozostałych plemion w Lidze Irokezów nie tracili czasu i wybili niemal całe wrogie plemię Huronów. Huroni poprosili Francuzów o pomoc i obronę tak, jak im wcześniej obiecano. Albo przynajmniej o wydanie broni. Niestety, na próżno. Z początku siły walczących plemion były prawie równe. Lecz owe 400 holenderskich strzelb przeważyło szale. A gdy Francuzi odmówili pomocy, Huroni ponieśli porażkę. To zdestabilizowało cały region, a równowaga w Ameryce Północnej przypominała domek z kart. Holendrzy wydarli terytoria Szwedom. Później terytoria holenderskie zajęli Anglicy. Przerażeni Francuzi nie wychylali nosa ze swoich fortec. 100 Francuzów zostało zabitych lub zaginęło. Tymczasem wikariusz Rouen, sulpicjanin oraz wikariusz Rzymu, jezuita, walczyli o dominację. Jezuita Monsignor de Laval, który miał wskazać zwycięzcę,
konsekrował biskupa, a ten szybko odwołał dobrego gubernatora, który nie był jego sprzymierzeńcem. Nowy gubernator de Courcelles oraz intendent Talon byli przyjaciółmi. A pod ich rządami stworzono regiment z 1000 żołnierzy. Będą dla was wspaniałymi żonami i przywożą spore posagi. Jeśli je poślubicie, dostaniecie od nas ziemię. Będziecie bogaci, otrzymacie prawo do handlu skórami, do polowania i połowu. Jak minęła podróż. Nie mogliśmy się doczekać. Tak, możemy popłynąć tam statkiem i dostarczyć zboża i wielkiej ilości ryb na nasze terytoria w Antylach, bo tam ich trzeba. A ja mogę zbudować wielki statek nad samym jeziorem. Serio? Nad jeziorem? Tak, żaglowy. Ale najpierw, gdybym miał tłumacza mowy indiańskiej, muszę zorganizować ekspedycję na zachód. Co? No doskonale, przyjacielu, skoro tego chcesz. Masz moje pozwolenie na eksplorację zachodu. Dostajesz patent. Wejść. List od Monsieur Colbera, panie. Jezuici, którzy swą pobożnością i zapałem wiele zrobili dla ludzi na tej ziemi, zaczęli poważnie przekraczać swoje kompetencje. Uciekną się do wszelkich środków, by wyeliminować lub zdyskredytować każdego, kto ma inne zdanie niż oni. Musisz przeto zagwarantować, że nie będą oni w przyszłości zajmować wysokich stanowisk. Nie możesz jednak wzbudzić ich podejrzeń bądź sprawić wrażenia, że ich o coś obwiniasz. Colbert, królewski minister. Monsieur, za pańskim pozwoleniem przedstawiam braci Marqueta i Joliet. Są oni doświadczonymi badaczami i powierzono im misję eksploracji terytoriów na zachodzie, ażeby szerzyli wiarę i chwałę króla. Aha. Jest czerwiec 1669 roku. Wyrusza pierwsza ekspedycja pod kierunkiem de la Salle. Towarzyszą mu dwaj sulpicjanie. Ojciec Galine i Dolie. Płyną w górę rzeki Świętego Wawrzyńca i przepływają jezioro Ontario. Witaj, wielki wodzu. Wow. Dzięki, bladotwarzo. To mój najlepszy przewodnik. Witam, Monsieur de la Salle. Ruszyłem 7 dni przed panem i dotarłem do Jeziora Górnego. Słyszeliśmy, że jest tam kopalnia miedzi. Gubernator kazał nam ją znaleźć. Słuchaj, ojciec Joliet postanowił wyruszyć nad jezioro Erie. Chcę mu towarzyszyć. Czy chciałbyś wyruszyć z nami? Jak widzicie, jestem niezdrów. Nie mogę z wami iść. Idźcie lepiej beze mnie. Czy już sobie poszli? Obydwaj? Ruszamy! Oto i on, samotny, wyczerpany i głodny na nieprzyjaznej ziemi, 2000 kilometrów od domu. Żywił się owocami, tym co upolował oraz tym co dawali mu spotykani Indianie. Tak było przez 2 lata, nim powrócił. De La Salle był silnym, wytrwałym człowiekiem. Na początku 1672, 2,5 roku po wyruszeniu, powrócił do Wilmarii. Dobry Boże!
Rok później Frontenac, nowy gubernator, przybył do Quebecu. Był to wyśmienity żołnierz, lojalny i odważny. De La Salle był zachwycony, lecz wrogowie nie. Nasze wyprawy muszą być bardzo liczne, ekscelencjo. Ja znam Indian, trzeba im zaimponować. Oni chcą podarków, proszę mi wierzyć. Tutaj powinniśmy zacząć budowę fortu. Nazwiemy go Frontenac. To będzie pierwsze ogniwo łańcucha, a to znaczy, że możemy utrzymać francuską dominację. Mój chłopcze, ja ci ufam. Zbudujemy Fort Frontenac. Jesteś mądry. Przygotuj wszystko na moje przybycie. I najważniejsze, zbudujcie porządną drogę między Ville-Marie i Lachine. Czy to dobry czas na taką podróż? Wie pan, wasza ekscelencjo, że wiele holenderskich okrętów płynie z Manhattan, by napaść na Quebec? Pańskie miejsce jest tutaj, a nie za awanturnikami. Dziękuję za wasze zdanie, ojcze Dablon. Wezmę je zapewne pod rozwagę. De La Salle dobrze się spisał. 200 wodzów Irokezów zgodziło się z nami spotkać. Iż podarki was zadowalają. W ten właśnie sposób dwóch ludzi może zapewnić fortowi pokój i pomyślność na długie wieki. Wykonano dobrą robotę, ale francuski król Ludwik XIV wahał się co do ekspansji na zachód. De La Salle przybył do Paryża na spotkanie z Colbertem, lecz uprzedził go jezuita, ojciec Ragenu. Ten młodzieniec jest niebezpieczny. Dla swych ambicji jest gotów napuścić jedno plemię na drugie. Tak, nie cofnie się przed wojną i masakrą. Musimy go zatem jakoś powstrzymać. To bardzo poważna sprawa, drogi ojcze. Trzeba działać. To szaleniec jest zagrożeniem dla innych ludzi. Jak on mógł tak powiedzieć? Dlaczego tak zrobił? Jezuici chcieli przypisać sobie zasługi za wielkie odkrycia. Mówi się, że chcieli dołączyć do Hiszpanów. Co się stało z De La Salle? Mijały miesiące, a Colbert odmawiał spotkania, lecz w końcu książę Conti interweniował. I co było dalej? O, nie obawiajcie się, drogie dzieci, Robert wygrał. Wysłano go na ekspedycję na zachód, pozwolono mu na budowę fortów tam, gdzie uznał za stosowne i zapewniono mu siłę roboczą. Popatrz na mapę. Oto trasa rejsu. Dopłyniemy w końcu aż do rzeki Illinois. Tutaj. A potem popłyniemy aż do Mississippi. Rzeczy samej, chłopcze. Statek przepływa kawał drogi. Rzeczywiście, 3000 kilometrów. Zbudujemy fortyfikacje. Tu, tu, tu i tu. Widzicie? Tam stoi magazyn. Dubois, Lavaler, we, co wy tutaj robicie? I niby dlaczego nie pracujecie teraz przy budowie statków? Czy źle was traktowałem? Nie dałem wam pokaźnej zaliczki na wypłatę?
No, słucham was. Oczywiście, Mathieu, wszystko panu wyjaśni. W samym Krewker powiedzieli nam, że to szaleństwo budować tu statki i że gryf nigdy tutaj nie dopłynie i że lepiej tu nie siedzieć, bo Indianie są straszni dzicy i wszystkich nas zabiją. Więc wymyśliliśmy, że najlepiej będzie stamtąd uciec. Ale inni pięciu chłopa zabrali stąd 1000 funtów ładunku. Ty powiedz, kto mnie okradł? Ja naprawdę nie wiem, kto to był. W którym kierunku poszli uciekinierzy? On pyta, w którym kierunku poszli. No już gadaj, albo kudły ci zęba powyrywam. No słyszał taki. Z radością pójdę i ich wszystkich złapię. Jeśli nie uda ci się wrócić, gdy popłyniemy dalej, spotkamy się u Majamisów. To nasi traperzy polowali przez rok. Oby przynieśli nam wiele skór. Zrobisz przystanek w Michili Makinak, rozumiesz? Zostawisz tam wszystko, czego nie zabierzemy. A gdy to zrobisz, płyń do Fortu Conti i rozładuj towary. Potem jak najszybciej wrócisz. Proszę mi zaufać, wypełnię wszystkie pańskie rozkazy. Nie wiem czemu, ale jakoś nie ufam temu pilotowi. Już go gdzieś widziałem, nie ufam mu. To jest dobry pilot i muszę zrobić wszystko, by chronić towary. Będą nam potrzebne na przyszłość. Ja tylko ostrzegam, zresztą to twoja decyzja i ty tutaj dowodzisz. Patrz, widać go, to Tonti. I co, udało się ich złapać? Udało mi się złapać kilku podłych uciekinierów z łupem, ale ani śladu statku. Jak można zniknąć z jeziora? Nie powiem, a nie mówiłem? Mięsa, Witaj. Ja chcę wyleczyć białego brata z choroby. On jest chory, bo chce płynąć w dół rzeki. Nikt nie może tam płynąć. Głęboko rozważyłem słowa wielkiego wodza. Ci, którzy mu doradzają, mają rozdwojone języki. Dziś w nocy nie spałem, gdy przyszedł Miami Monzo. Tak, on wraz z kilkoma innymi. Wiem, że przywieźli od Irokezów 4 kociołki, 8 toporków i 20 noży. A wy to szybko zakopaliście. To podarki od fałszywych przyjaciół. Szlachetni mężowie mówią w dzień, tak jak my, a nie pod osłoną nocy. Czy jesteśmy wrogami braci Illinois? Powiedz! Brakuje sznurów i gwoździ. Bez tego nic nie zrobimy. Jadę do Fort Frontenac. Zobaczę, co się dzieje. Przywiozę robotników i towary. Jest zima. Czyś ty, człowieczu, oszalał? Bez obaw. Jestem wprawiony. Będziesz strzegł fortu w Krewkur, dopóki nie wrócę. I znowu nasz przyjaciel wyruszył w niesamowitą podróż. 2000 kilometrów i ledwie garstka ludzi. Gdybym opowiedział wam o wszystkich jego przygodach, siedzielibyśmy tu do północy albo nawet do świtu. W końcu przybyli straszliwie zmęczeni do fortu Frontenac. A do uszu de la Sala dotarły wieści od Tontiego. Gdy kota nie ma, myszy harcują. W Crèvecœur wybuchła rewolta, a wygląda na to, że ktoś za tym stał. Nad jeziorem Ontario widziano uciekinierów. Chyba pobiegli w tamtą stronę. Za nimi! Ah!
się stało z moim gryfem? Bo był Bóg mi świadkiem, że poszedł na dno. A ładunek gdzie jest? Sprzedaliśmy Indianom. Co? Było tak, wróciwszy do Crèvecœur w styczniu 1681, Cavalier de La Salle wraz z grupą ludzi wyruszył w stronę Mississippi. Było z nim 22 Francuzów, 18 Indian, 10 Indianek i troje dzieci. Zaczekajcie! Zaczekajcie! Zaczekajcie na mnie! Patrzcie, obok nas jest druga rzeka, to zapewne Mississippi. Chyba nigdy do niej nie dopłyniemy. I wreszcie, po 2 miesiącach na rzece i doprawdy niezliczonych przygodach. Dotarliśmy do morza? Nie, to nadal rzeka. Jest słona, ocean jest blisko. W imieniu Ludwika XIV, króla Francji i Nawary, nadaję tej ziemi imię Luizjana. Więc tym razem naszemu odkrywcy się udało. To byłoby niestety zbyt proste. Nowy gubernator de la Barre napisał do króla, że odkrycia de la Salle były nieprzydatne i Roberta wyrzucono z Kanady. To niesprawiedliwe! Powróciwszy do Wersalu, Robertowi udało się przekonać króla, by mianował go gubernatorem Luizjany. I oto płynie 4 statkami i z 300 ochotnikami, by znaleźć ujście Mississippi i założyć tam kolonię. Ma pod komendą kapitana Bourgeot. Zawiniemy do San Domingo. Zostawimy tam chorych. Migiem ustaw kurs na São Paulo. Ale on nie tak powiedział. Ja jestem kapitanem, czy on? Rozkaz! Ustawmy lepiej kurs na zachód, inaczej prąd zniesie nas za daleko na wschód. Moim zdaniem ujście powinno być tutaj. Taki jest nasz kurs. Ja mówię, że zniesie nas na wschód. Najlepiej będzie, kapitanie, jeśli pan zamilknie. Przez pańską bezmyślność straciliśmy statek. Płyniemy za daleko na zachód. Ma pan nakazać całą wstecz. Słyszy mnie pan, kapitanie? Kapitanie, czy jest pan świadom, że wydałem panu rozkaz? To może być odnoga delty. De La Salle znów je ominął, ale rok po wypłynięciu, po długich poszukiwaniach, udało mu się odkryć deltę rzeki Colorado, a to ponad 500 kilometrów na zachód od Mississippi. Uwaga! Zahaczamy oboje! Uwaga, boje! Pokadłub rozerwiemy! No i proszę, znaleźliśmy deltę. Zrobiłem swoje. Załoga na pokładzie, podnieść kotwicę! I jak? Podróż była trudna. Znaleźliśmy ujście Mississippi. Popłyniemy teraz do Illinois. Wrócimy z posiłkami i mnóstwem towarów. Wesprzyj ich swoją pomocą, panie. W kwietniu 1687 Roberta de la Salle i 2 jego ludzi zamordowano. To doprawdy okropna śmierć. Wiecie, że 1/3 dzisiejszego terytorium USA była pod władzą Francji? No, a Anglicy? Nie byli tym oczywiście zachwyceni, bo przecież było ich 20 razy więcej. Podczas bitwy pod fortem Duquesne ludzie generała Braddocka padali jak muchy.
Odwecie Anglicy wybili Akadię. Jej mieszkańców deportowano lub zabijano. Wydarzenia te zwano Wielkimi Zajściami, bo oficjalnie Francja i Anglia nie prowadziły wojny. W końcu jednak wojna wybuchła. A Anglicy wysłali 30 tysięcy żołnierzy do walki z 300 Francuzami. Padł Louisbourg, Quebec, potem Montreal. Francja oddała Kanadę i Ohio Anglii, a potem musiała oddać Luizjanę Hiszpanii. Tak. 80 lat później, długo po odkryciach Roberta de la Salle, Francuzi z Lafayette'em de Grasse'em i Rochambeau udzielili amerykańskim rewolucjonistom pomocy i tak powstały Stany Zjednoczone Ameryki. Wersja polska na zlecenie wydawcy Hipokampus SDI Media Polska. Reżyseria Artur Tyszkiewicz. Dialogi Kamila Klimas-Przybysz. Konsultacja dr Marek Szopski. Wystąpili Stanisław Brudny, Waldemar Barwiński, Wojciech Paszkowski, Janusz Wituch, Cezary Kwieciński, Joanna Budniok-Felix i inni. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Śpiewa Monika Wierzbicka.